Przyjęto cię na szkolenie dla kadetów Rady Czystych. Zostaniesz łowczynią? Będę nas chronić przed czarnoksięską zarazą. Nie wiedziałam, że się zgłosiłaś. Czekałam, aż będę dość dorosła. Już czuję się inna. Silniejsza. Czytałam, co dzieje się z czarnoksiężnikiem, jeśli nie dostanie krwi na 17 urodziny. Podobno to agonia. Dostaje konwulsji, krwawi z oczu i uszu i przez cały czas wrzeszczy. A potem umiera. Wolę krwawić z uszu, niż cię słuchać. Przestańcie.